Budynek dyrekcji Puławskich Zakładów Azotowych po raz kolejny zapełnił się chętnymi do pomocy innym. Tuż przed długim majowym weekendem Klub Honorowych Dawców Krwi Dar Życia zorganizował drugą w tym roku zbiórkę krwi. W trakcie pierwszej lutowej akcji krew oddało ponad 60 osób. Zebrano wtedy ponad 28 litrów krwi pełnej. Panuje świetna atmosfera, jak Państwo widzieliście. Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. I właśnie o to chodzi, że nie tylko ratujemy zdrowie i życie, ale także ten czas, który jest potrzebny do zarejestrowania się, do oddania tego daru życia, jest czasem, w którym można zintegrować się, porozmawiać, uśmiechnąć, poznać nowe znajomości. Także właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo ta krew ma nas łączyć. Łączy nas krew, która ratuje życie i my według tego hasła, które jest ogólnopolskie, dostępne na każdej akcji, każdej ekipie, każdemu klubowi przyświeca, my staramy się to realizować właśnie taką miłą atmosferą, zgraniem, z życiem, uśmiechem, czasami poradą, jakimś dowcipem. Także bardzo fajnie to wychodzi. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Oczywiście jako organizatorzy, dla wszystkich, którzy w dniu dzisiejszym oddają krew i na naszych akcjach Oddaję Krew, zawsze staramy się im podziękować w jakiś sposób drobnym, skromnym upominkiem. W czwartkowej zbiórce krew oddało około 80 osób.